Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja mam na imię Jacek, a na nazwisko Skurzyński, i dzisiaj pierwszą sesję otwieram. Super, cieszę się bardzo. Będzie taka, mam nadzieję, łatwa, w miarę szybka i przyjemna rozgrzewkowa sesja o Anziblu, ponieważ dzisiaj w agendzie naszego. Tutaj wspólnego wydarzenia tych Ansiblowych sesji będzie trochę, będzie du, dużo deep diveów, a ja dzisiaj postaram się troszeczkę rozgrzać nas do, tego, do, do tych tematów. I tą za rozgrzewkę posłuży nam właśnie Ansible Lightspeed. Coś, co jest trochę nowością, trochę nienowością, w zależności od tego, czy śledzicie mocno ten ekosystem Ansiblowy, czy też. Od czasu do czasu to tutaj wszystko będzie zależało. Anzibl, Lightspeed wcześniej, może dla tych, którzy gdzieś tam projekty Anziblowe zgłębiają albo śledzą, nazywał się Projekt Wisdom, o coś takiego. To jest w skrócie wykorzystanie. Wszechobecnej w tej chwili sztucznej inteligencji do tego, żeby coś z tym Anziblem robić. Tak? I, no I my w Red Hatie mamy coś takiego. Wszyscy, którzy mają e, Automation Platform albo sobie tam gdzieś wyklikają, powiedzmy, Trial Automation Platform, będą mogli z czegoś takiego sobie skorzystać. Ja za chwilę powiem wszystko, jak to działa, z czym to się je, co potrzeba, żeby to sparować. Pokażemy sobie kilka demówek, więc na razie buduje napięcie. Dobra, to tak, zróbmy tak. E, Automation Platform, czyli generalnie ten ekosystem anzyblowy w RedHacie od dłuższego czasu już nie jest tylko towerem i engine'em, tak? czy, czy corem. Obecnie dobra nazwa jest core. Jest to cały zestaw narzędzi, który pozwala nam na przyspieszenie procesu tworzenia naszych automatów, czyli playbooków, ról anziblowych i tym podobnych, zarządzania i konsumowania tych elementów jako, jako całość, tak? jako cały taki ekosystem, który zawiera w sobie wszystkie te narzędzia. I tutaj odwołam się do prezentacji z zeszłego roku, do prezentacji Darka Puchalaka dokładnie, więc dla wszystkich, którzy by chcieli sobie trochę zrobić taki mały, mały wstępik do tego tematu, to Darek bardzo fajnie opowiedział w zeszłym roku o tych Narzędziach, takich ogólnie od strony community, można nawet powiedzieć, bardziej je zahaczał, ale to oczywiście wszystko stąd się bierze, więc tutaj nie ma, nie ma najmniejszego problemu, żeby sobie wrócić do tej sesji z 2023 roku i fajnie o tych anzyblowych tematach porozmawiać czy, czy posłuchać. My dzisiaj będziemy się skupiali tak naprawdę w tej sesji na tej części po lewej stronie czyli narzędziach dla deweloperów, które usprawniać mają nasz proces tworzenia automatu. Tak, żeby ten playbook ansible'owy powstawał dużo szybciej, łatwiej, wydajniej, żebyśmy mieli mniej błędów, żeby to, ten proces developmentu e, przyspieszyć jak najbardziej i do tego właśnie posłuży nam dzisiejszy bohater e, ansible lightspeed. To będzie temat przewodni. Ja w tym temacie, czy w tym dzisiejszym slocie będę chciał również przemycić jedną też całkiem ciekawą, a niekoniecznie związaną z LightSpeedem funkcjonalność, która w Automation Platform jest. Tak, czyli zestaw narzędzi, dzisiaj skupiamy się na tej części deweloperskiej, tej wytwórczej do tego, żeby tworzyć nasze automaty. Czym jest ten nasz Ansible Lightspeed? Ansible Lightspeed jest to tak naprawdę połączenie dwóch elementów. To jest część Red Hatowa, czyli, czyli Lightspeed i część IBM-owa, czyli de facto silnik sztucznej inteligencji, dokładnie Watson X Code Assistant. To jest ta usługa, którą musimy mieć po to, aby skorzystać z takowego, z takowego rozwiązania. Dla wszystkich, którzy... Nie wiem czy o tym wspominać. Może wspomnę jako historia. Um, jeszcze jakiś czas temu, bo bodajże do lutego, marca tego roku, była otwarta otwarte Technical Preview z, z wtyczką Ansible'ową w VS kodzie której notabene będziemy dzisiaj używać. Można było sobie taki, taki temat potestować troszeczkę delikatnie. On w tej chwili już niestety jest, jest wyłączony z Technical Preview, ponieważ sam Lightspeed w Ansible Automation Platform przeszedł z tej takiej powiedzmy jeszcze nieukształtowanej czy nieuformowanej w pełni funkcjonalności do GA, czyli w pełni wspieranego rozwiązania, które w tej chwili dostarczamy. No i właśnie te dwa elementy, to te, te, te dwa obszary, czyli, czyli e, Lightspeed i, e, i nasz Watson Coat Assistant poprzez odpowiednie narz o, o narzędziowanie, które Red Hat dostarcza, e, jest zintegrowany i daje nam możliwość właśnie wykorzystania takiej, e, tego dobrodziejstwa e, związanego ze sztuczną inteligencją w Anziblu. Jak to działa? Co my tutaj potrzebujemy tak naprawdę, tak na razie teoretycznie, a później pokażę to w praktyce, jak, jak to działa. Będzie live demo, więc wszystko się może zdarzyć. To, czego potrzebujemy z punktu widzenia takiego dewelopera czy człowieka, który tworzy playbooki anziblowe, to jest edytor. I takim edytorem. Czy idę, no, jak tam zwał, to już każdy sobie może tą, tą nazwę poprawną do tego dodać, ale generalnie edytor Yamla. E, takim edytorem Yamla, który w Red Hacie jest, no, można powiedzieć, preferowanym. tak. E, oczywiście my go nie sprzedajemy tutaj, żeby nie było, jest dostępny for free, jest VS Code. Tak? Czyli VS Code jest tym narzędziem, do którego dokładnie Red Hat pisze wtyczkę czy wtyczki. Jedną z takich wtyczek, wtyczka nazywa się Ansible w VS Code, zie. Jest dostępna dla wszystkich, można sobie ją pobrać i, i, i nawet jakby nie myśląc o tym AI-u i jego wykorzystaniu, to już po, pomimo to dostarcza naprawdę bardzo, bardzo wiele dodatków i funkcjonalności, które będą nam pomagać. Chciałabym, żeby automatyczny linter, tak? rozumienie takich zagadnień jak execution environments, mówiłem o tym. W zeszłym roku można sobie odsłuchać. Możliwość użycia czy od razu odpalenia sobie Ansible'owego playbooka, czy to właśnie za pomocą Ansible nawigatora, czy tradycyjnego, standardowego Ansible playbooka i wiele, wiele innych elementów, które tutaj wchodzą w skład tej wtyczki. Druga wtyczka, no to oczywiście wtyczka do Nadzorowania wcięć w, w Jamlu, Jamlowa, która też jest redhatową wtyczką, jedną z, bo takich jest, jest oczywiście bardzo wiele. Więc szczerze polecam przynajmniej przetestować, popatrzeć sobie, jak to działa, bo naprawdę ułatwia. I to jest nasz interfejs. Tak naprawdę naszym interfejsem jest VS Code, a integrację zapewnia nam właśnie ta wtyczka, która to integruje się, ma tam odpowiednie parametry czy odpowiednie pola do tego, żeby wpiąć się do Lightspeed'a, który to już na backendzie z Watson Code Assistantem sobie rozmawia i generuje nam, podpowiada nam tutaj różne ciekawe rzeczy. I to za chwilkę sobie. Sobie o tym opowiem, czyli tak w teorii, tak? VS Code wtyczka sparowanie tych elementów z Red Hatowym kontem, no i Watson Code Assistant, który jest nam tutaj też niezbędny. I teraz, co my sobie tutaj możemy robić? Takim pierwszym krokiem, w który poszedł Red Hat, to jest oczywiście poza tym, że w backendzie współpracowaliśmy z IBM-em i dostarczaliśmy content. I ten content, de facto, czyli tak naprawdę dane do trenowania modelu, pochodzą w znaczącej części od wyfiltrowanego contentu z Ansible Galaxy. To też na, na wtyczce będzie można, czy na tym moim demo mam nadzieję, pokażę Wam jak to działa i że każdy tak naprawdę wygenerowany element czy podpowiedź, którą nam daje nasz Lightspeed, możemy sobie dokładnie sprawdzić, jakby na bazie jakich danych on został wytrenowany i skąd de facto te sugestie pochodzą. Czyli dokładnie do konkretnej roli Anziblowej, do, do konkretnego kontentu. Więc pierwszy etap naszej, naszej zabawy, i to była część, która była właśnie dostępna w tym Technical Preview, było po prostu generowanie tasków. Czyli mamy task. A tak naprawdę opis takiego tasku i generujemy sobie na tej podstawie, e, czy model, generuje nam, podpowiada nam określony moduł i jego parametry, które chcemy sobie tutaj wstrzyknąć. No to zobaczmy, jak to może działać. To będzie nasz pierwszy. Więc mam tutaj mojego VS Code, jeśli może, o może tak będzie troszeczkę lepiej. Wtyczka, której potrzebujemy, to jest to. Jest to. Tak, czyli Anziblowa wtyczka do, do VS Code, która jest w tej chwili u mnie już zainstalowana. Ona tutaj w sobie ma jakąś podstawową, może niekoniecznie, gdzie te settingsy są konfigurację i tutaj za tą część Lightspeedową zobaczcie odpowiada dokładnie o, tutaj na przykład mamy domyślny execution environment, które chcemy um, sobie, którego chcielibyśmy sobie używać, a dokładnie tutaj jest Lightspeed i te elementy, które wchodzą w jego w skład, skład, tak? Więc URL do już określonego określonego backendu Red Hatowego i na nim jest już zapięta ta integracja bezpośrednio z Watson Code Assistant. To tak w skrócie. Mam tą, mam tą wtyczkę, mam jakiś podstawowy tutaj playbook, a tak naprawdę jest to no po prostu zestaw tasków, które chciałbym sobie wygenerować. <laughs> um. Po zainstalowaniu wtyczki, którą przed chwilą pokazałem, tutaj w lewej części naszego menu pojawia się taki znaczek Anzibla, który pozwala nam na to, żeby się właśnie zalogować już do naszego backendu Lightspeedowego. Tak? Czyli tam musimy się podpiąć naszym kontem. No i jak mamy oczywiście Automation Platform Subskrypcję, to tutaj nie ma najmniejszego problemu. A jak nie mamy, to możemy skorzystać na przykład z Triala. I teraz po tym, jak już jesteśmy tutaj podpięci. To tak naprawdę to co zaobserwujemy sobie tutaj jest ta część, że nasz Lightspeed jakby jest już dopięty do określonego modelu. Ja o tym jeszcze powiem jakby tutaj jakie mamy możliwości, czego tak naprawdę potrzebujemy, jakby jakich klocków jeszcze dodatkowo, ale zobaczmy jak to działa. Tak? Jestem sobie na moim prawie playbooku, bo jeszcze go nie nazwę playbookiem. Kliknę sobie czy strzelę sobie tutaj enter na klawiaturze, no to istotne jest dla mnie tak naprawdę opis tego tasku. Coś tutaj zacznie się kręcić w prawym dolnym rogu i moje sugestie, czy sugestie Speeda zostaną najpewniej jakoś tutaj dobrane. Tak, możemy sprawdzać od razu, czy się czy nie konfabuluje za bardzo, ale wygląda na to, że... Jest dość powtarzalny. To demo robiłem nie pierwszy raz, więc jakby tutaj jest to o tyle fajne w kontekście na przykład czata GPT, który przynajmniej na samym początku jakby jego Powtarzalność była naprawdę daleka od ideału, i potrafił generować dla tych samych zapytań wielokrotnie różne outputy. Tutaj, tak naprawdę, za każdym razem jest dokładnie to samo. I to jest prosty, pierwszy przykład generowania task by task. Coś chcemy, piszemy sobie, jakby opis. No oczywiście, to jak ładnie ten prompt, engineering tutaj wykorzystamy, to już jest coś, co. Nabywamy z czasem tego, tego typu, tego typu yy, wprawy. No i ta wprawa jest oczywiście niezbędna. Dobra, czyli tworzymy sobie nasze, yy, nasze taski. To jest pierwszy krok. Drugi krok łączenie tasków, czyli możemy sobie tutaj ten, upper, ten, ten, ten end tak naprawdę jest naszym tutaj linkiem dla, dla kilku tasków, możemy sobie jakby taki łańcuszek ubrać i wtedy wygenerują nam się, wygeneruje nam się od razu cała lista, cała lista tasków. I to co jest też ciekawe, to um, Lightspeed jest świadomy po pierwsze wcześniej wygenerowanych tasków w naszym playbooku. A po drugie jest świadomy również na przykład zmiennych, które w takim playbooku są zawarte. Na razie są to tylko zmienne, jakby bezpośrednio w, w pliku tym, którym jakby przeprowadzamy generację, więc trzeba mieć to na uwadze. Natomiast jest w stanie nam od razu jakby na tej bazie podpowiadać czy generować troszeczkę bardziej złożone, złożone elementy. No i świadomość też kontentu, tak? ponieważ trening, który. Przeprowadzany był na modelu, czy model był trenowany konkretnymi danymi wyselekcjonowanymi, a nie jakąś tam, krótko mówiąc, papką z internetu, która, była, która miała wszystko, więc generalnie oczywiście to nie, było, to nie był łatwy proces, bo tak naprawdę od momentu, kiedy cały projekt, powiedzmy, ja o nim usłyszałem, a projekt wszedł do, do, do GA, to minęło spokojnie ponad rok. Więc ten proces testowania były jeszcze nawet w Redhacie, mieliśmy takie wewnętrzne nasze testowe sesje, gdzie tam część osób, która chciała i miała czas, mogła sobie z takim Lightspeedem tam pogenerować i popatrzeć i dać feedback tak naprawdę, czy to co on robi to jest, to ma sens, czy nie, czy, czy jeszcze wymaga jakiegoś tuningu. No ale suma summarum, koń, jakby do, do puenty, jesteśmy również świadomi, czy Lightspeed jest świadomy również kontentu. Na którym może pracować, czyli chociażby takich elementów jak na przykład role systemowe, redhatowe. Tak? Gdy mu powiemy, że mamy coś takiego i chcielibyśmy stąd wziąć, to, to on de facto pod, podstawi nam konkretną rolę i wykona odpowiednie parametry od razu do tego playbooka, łącząc w sobie razem tutaj odpowiednie zmienne, jeżeli oczywiście takowe chcielibyśmy przekazać. No to. Spróbujmy sobie na przykład taki kokpit. Tak? Kokpit, który tutaj będzie nam się składał chociażby właśnie dokładnie, przykład z naszego slajdu, który generuje nam generuje nam od razu odpowiednią rolę i ją tutaj sugeruje nam. Kokpit, który wrzuca nam odpowiedni plik dżingiowy, tak, template dżingiowy do do odpowiedniego miejsca. No i generowanie tych multitasków, czyli zlepek tak naprawdę dwóch, akurat w tym wypadku dwóch, ale mogłoby być to oczywiście więcej tasków, które są tutaj opisane w naszym, w naszym, w naszym prompcie. I ostatnia rzecz, jakby tutaj z tej, z tej sekcji, powiedzmy, generacji naszych, naszego kontentu, to jest chociażby tworzenie. No, taki prosty przykład. Chcemy stworzyć sobie instancję na Azurze. Mamy tutaj jakiś zestaw warsów, które chcielibyśmy wziąć pod uwagę i oczywiście sobie rozdystrybuować. No, i to chcielibyśmy, żeby nam wykonał LightSpeed. Oczywiście, jakby każdy może wejść sobie do dokumentacji i e, zrobić to ręcznie, ale myślę, że. Będzie ciężko tutaj dorównać, w czas, jeśli chodzi o czas, czas tworzenia takowego. No i oczywiście, właśnie zawarcie tych wszystkich zmiennych, które są tutaj przygotowane dla nas i, i wygenerowane. Tak więc to na tą chwilę mniej więcej tak to się prezentuje. Ja za chwilkę przejdziemy sobie dalej i omówię. Jeszcze jeden ciekawy element i później wrócimy troszeczkę do Lightspeeda w kontekście tego, co za chwilę nam się pojawi i jak będzie wyglądała kolejna przyszłość tego, tej integracji sztucznej inteligencji z, z Ansiblem. To jeszcze zanim do tego, ponieważ to co jest, może tak troszeczkę podsumowując, oczywiście każdy mógłby powiedzieć, dobra mam czata GPT, tam nie wiem, rzucę 20 dołków na, 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 na to, żeby, żeby mieć tą wersję troszeczkę bardziej wypasioną i też będzie generował. No i zgadzam się całkowicie, że też będzie generował i całkiem nawet fajnie to robi. Przewagą tego rozwiązania jest to, że Jesteśmy zintegrowani od razu z ekosystemem deweloperskim, w którym działamy, tak? Czyli my nie musimy gdzieś tam wyciągać sobie tych plików z jakiegoś prompta z weba i wklejać je tutaj do, lokalnie do VS Code, tylko mamy to wszystko zintegrowane. No i ta integracja będzie postępować, ale o tym za chwilkę powiemy w dalszej części. Jeszcze jeden element. Jeden element, który tutaj postanowiłem wrzucić do tego jakby kubełka lightspeedowego, ale tak naprawdę z lightspeedem Niespecjalnie ma za dużo do czynienia, poza tym, że też coś generuje sam. Natomiast nie wymaga w ogóle Lightspeed'a i nie wymaga od nas. Nie przejmujcie się, jeżeli widać to ultra słabo. Za chwilę to pokażę live. Więc, generalnie narzędzie nazywa się Ansible CodeBoot. I jest to nic innego jak wtyczka do na tą chwilę GitHuba. Czyli. W GitHubie, w settingsach, za chwilkę to pokażę. Możemy sobie taką wtyczkę zainstalować. Działa, działa bez problemu. I wskazać nasze githubowe repozytoria, które chcielibyśmy skanować sobie na bieżąco. Co ten skan daje? Ten skan, tak naprawdę, czy właściwie ta wtyczka, ten bot, E, tak naprawdę po, e, tworzy nam dodatkową gałąź, dodatkowego bręcza na każdym albo wybranych repozytoriach, które sobie wskażemy, e, i e, tworzy pull requesty, które odpowiadają jakimś. E, Best praktyką, których może z jakiegoś powodu nie dotrzymaliśmy, albo na przykład, i co tutaj wydaje mi się jest warte podkreślenia, mamy stary content, mamy jeszcze całą masę kontentu zbudowanego na Ansible 2.9 i, i w dół. I teraz na przykład chcielibyśmy zrobić sobie taki myczek, że zastąpić wszystkie krótkie nazwy modułów długimi nazwami modułów. No, jakby każdy może to zrobić ręcznie, ale ten bot. Zrobi to za nas de facto i wrzuci jeszcze pull request do gita i my możemy sobie to zmerdżować z naszą gałęzią tam testową, czy, czy jakąkolwiek inną, i sprawdzić, czy to faktycznie ma sens, tak? Poprawi nam tam wcięcia i tak dalej. Brzmi znajomo, tak dokładnie to są reguły lintowe, które są tutaj wstrzyknięte. One oczywiście na tą chwilę są ograniczone do Linta, będą się rozwijać, i, i tutaj mamy informację taką, że e, sam e, Code Bot będzie. Dostępny również niedługo dla Gitlaba i Bitbucketa. Tak więc te dwie, te czy w tym momencie już trzy platformy będą, um, będą de facto opęcone tym rozwiązaniem. A rozwiązanie jest naprawdę proste w swojej formule oczywiście, bo lin teraz znamy od, nie wiem, od dawna, o może tak. Ale poprzez tą integrację, która jest bardzo ciekawa i bardzo taka funkcjonalna, myślę, że warto się tym zainteresować, żeby sprawdzić to w boju. Każdy oczywiście na swoim tutaj placu. a Natomiast ja pokażę to już faktycznie na działającym, na działającym zestawie e, ról. No więc. Te, to do działania też potrzebuje, potrzebuje Automation Platform. tak Nie potrzebujemy Lightspeeda, bo w ogóle tutaj Watsonowe czy tam IBMowe klocki nie są wzięte pod, pod uwagę, z racji tej, że działamy na tych regułach linterowych, natomiast tak, potrzebujemy, potrzebujemy Automation Platform. Więc wygrzebałem z mojego tutaj przepastnego... Zbioru różnych dziwnych repozytoriów, taką rolę, którą, której dawno nie dotykałem, tak, żeby było, że coś faktycznie robi. I teraz ja sobie takiego code buta, tutaj możemy go sparować na kilka sposobów. Pokażę de facto, jak, może zróbmy tak. O, tutaj jestem w tej części mojej, a, moich settingsów, czyli, żeby tak wejść od, od samego początku, to gdzieś tutaj, w settingsach. I tutaj mam zainstalowaną aplikację. Aplikacja nazywa się dokładnie tak: Ansible Code Boot, czy bot, czy, czy dajcie mi sekundę. Jakie ja mam tu hasło? No i wtyczka de facto instalowana jest po stronie GitHuba. I tutaj możemy, no jakby konfigurację, mamy dość trywialną, bo możemy wskazać wszystkie repozytoria albo te repozytoria, które chcemy, aby nam czesał. No więc ja sobie tutaj postawiłem sobie. A troszeczkę zawęzić ten scope i weźmy sobie tego Nginxa, którego tutaj już mam na tapecie. Nginx jest, jak widzicie, ma tutaj, ma tutaj jedną gałąź. Powinien tą gałąź trzymać. Ma no, domyślnego maina, tak? Nic więcej tutaj nie ma. To, czego się spodziewam, to za chwilkę po tym, jak zrobimy scan, powstanie nowa gałąź, którą wygeneruje nam ten tool i poda nam tutaj nasze rekomendacje. Więc to jest pierwsza część. tak? Instalacja wtyczki, której już nie pokazuję, bo jest dość trywialna. Natomiast później taką wtyczkę musimy sobie skonfigurować, czyli podajemy sobie tutaj repozytoria, które mają wejść w skład naszego, naszego skanowania. I teraz po stronie właśnie Automation Platform, czyli red hatowej Hat części, takie skanowanie możemy sobie wyzwolić. Ja to skanowanie wyzwolę. Chyba mnie wszystko wylogowało w międzyczasie, a może nie, może będzie dobrze. Okej, okay, dobra, wtyczka nam się tutaj, znaczy to repozytorium nam się włączyło. Ja takie skanowanie wyzwolę sobie manualnie. Oczywiście może, moglibyśmy sobie tutaj zrobić scheduler. Scheduler robi się bezpośrednio na repozytorium w katalogu .github. Tam tworzymy sobie dokładnie, bodajże z tego co pamiętam, ansible code, myślnik code, myślnik boot, jamlowy plik i tam wrzucamy sobie scheduler, w jakim to ma się odbywać, jak to ma się czesać. Takie skanowanie najprawdopodobniej już tutaj w historii robiłem kilka razy, żeby było wiadomo, że, że na pewno zadziała, bo jak live demo to, to trzeba to przetestować. I nasza, nasz branch jest. Tak? Więc mamy nową gałąź, którą stworzył nam, stworzył nam ten, ten bot, bot, i mamy nowy commit, który będzie nam tutaj pokazywał, co on by tutaj nam pozmieniał. Tak? Coś tam w pliku main, w handlerach, coś tam w meta, coś tam w taskach i chociażby zobaczcie, tutaj mam taki właśnie zgrzybiały. Zgrzybiałą rolę, która jeszcze dawno, dawno temu była wykonana, i tutaj podpowiedzi oczywiście od strony samego bota. To, co to dla wszystkich tych, którzy używają Lintera, możecie czy tych domyślnych reguł na pewno widzieliście, że już jakby jest czy Y nie jest preferowane, lepiej robić to na true, tak? czyli już prawidłnie, tak jak, tak jak dokładnie reguły lintera tego wymagają. No i coś takiego możemy sobie oczywiście zmerdżować i, i sprawdzić, przetestować, wykonać tutaj nasze, nasze poprawki do, do naszych playbooków. Z GitLabem będzie, tak. Z GitLabem jest na roadmapie, będzie, będzie, ten, e, będzie to uruchomione. Na, na tą chwilę GitHub e, online. E, GitHub Enterprise też jest, też jest e, w, w dowiezieniu tak zwanym, tak? więc, więc to, się, to jest dość świeża rzecz, więc tutaj będzie się to rozwijać dość, dość mocno. No, i customowe reguły linter, lintowe też na roadmapie za chwilkę się nam powinny pojawić. Tak więc będziemy mogli sobie, jakby wewnątrz takiego repozytorium, uzbroić go we własne reguły. To, co nas irytuje, nas nie potrzebujemy, wyrzucić z tego domyślnego, to, co jest dla nas korzystne, czy to, co chcemy sprawdzać, dołożyć i, i wtedy takowa będzie nam tutaj służyć. Roadmapa. Stoimy z czasem, powiedzcie mi tylko. Jest dobrze. Będziemy mieli dużo czasu na Q&A. E, no więc jak wspomniałem o czacie GPT, e, czy tym podobnych rozwiązaniach, jakimś tam google'owym Gemini, czy tak dalej, e, to coś takiego podobnego będzie niedługo oferowała również Tyczka i będziemy mogli de facto generować nie tylko taski, czy tam zestawy tasków, ale de facto całe playbooki, czy całe role anzyblowe żeby takowy interfejs czat, czatowy, można tak powiedzieć, tak, nam do tego służył i generował nam cały kontent. Cały z takich ciekawostek, które są tutaj na roadmapie, to jest oczywiście kwestia, ale to już jakby bardziej związana z, z IBM, czyli możliwość po pierwsze uruchomienia całego tego silnika sztucznej inteligencji wewnątrz naszej organizacji on-premowo, Druga rzecz to jest również tworzenie czy dotrenowywanie takiego modelu własnymi danymi. To też, to też jest rzecz, która już w tej chwili działa. Ten on-prem z tego co wiem jest na roadmapie, ale powinien nadejść bardzo, bardzo szybko. Włącznie z tym właśnie czatowym interfejsem itd. No i tak dalej. Bardzo ciekawe też się zapowiada kwestia na przykład content discovery. No bo my już de facto w tej chwili, na przykład generując tą listę tasków, dostajemy. Nie pokazałem tego, to może, to może już w QA zrobimy. Dostajemy tak naprawdę po każdym wygenerowanym tasku informację z, jakiego, z jakiej roli, czy tam jest zestaw bodajże trzech, z tego co pamiętam, contentu na bazie którego został wytrenowany model, skąd to się wzięło. Tutaj tak naprawdę będziemy dostawali na podstawie promptu możliwość oczywiście wygenerowania czegoś, albo informacje o tym, no jakby mamy tutaj rolę, o tam, nie wiem, Jeffa Girlinga, milion osób już się ściągnęło, same piątki ma w gwiazdkach, więc może warto jakby nie generować tego od nowa, tylko użyć jego roli. Nie? Więc coś takiego. Też będzie tutaj dostępne. No i idąc dalej, oczywiście będziemy to poszerzać, chociażby o kwestie generacji na przykład rulebooków do Event Driven Anzibla*. to coś, o czym będzie w następnej sesji mówił, mówił Darek, więc, więc szczerze zachęcam. I, I tego typu elementy będziemy tutaj dalej rozwijać. Treningi. Proszono mnie, żebym o tym powiedział. Ja lubię mówić o treningach, bo to są bardzo fajne treningi. Jakiś czas temu mieliśmy w tym unziblowym świecie troszeczkę, znaczy nie chcę powiedzieć, że problem, ale ten, ten content, który tutaj wchodził w skład, w skład szkoleń i, i certyfikacji czasami trącił troszeczkę nie powiem czym. Jest już zdecydowanie lepiej, tak? więc dogoniliśmy nasz produkt. W tej chwili tych kursów Anziblowych jest naprawdę całkiem sporo, tak samo jak i certyfikacji. Kiedyś pamiętacie może dawne czasy? Kiedy to jeszcze chyba na przełomie 7-8 Rela, kiedy to mieliśmy taki, taki kurs DO407 bodajże, i, był do te, i była do te, było do tego certyfikat anziblowy, krótko mówiąc, jeden jedyny na rynku i jeden jedyny w Redhacie. To się zmieniło od tamtego momentu. Tak naprawdę w tej chwili to RHCE, nowe. 8, 9 właściwie bazuje dokładnie na tym kursie, tak? czyli idziecie na RHC i tam każą Wam Ansible pisać, zamiast konfigurować w dawnym, starym stylu, tak jak było to na przykład na RELU-7 e, usługi ręcznie. Więc e, Pierwszy kurs, jeżeli ktoś by chciał wejść w świat Anzibla i w Linuxie się tam zagłębić, popatrzeć, jak tutaj w, w Linuxowym ekosystemie automatyzować, czy automatyzować ekosystem Linuxowy, no to ten RHCE kurs jest jak najbardziej poprawnym pierwszym krokiem. No i dalej alternatywy, dlatego 294, czyli jeżeli ktoś bardziej lubi Windowsy, no to może Ansiblem te Windowsy również automatyzować, to samo z sieciówką. De facto scope, czy ten zestaw informacji, których się tutaj uczymy, elementów jest tak naprawdę bardzo zbliżony jeden do drugiego w tych, w tych trzech obszarach. No Po prostu inne use case'y używamy do tych, do tych tutaj naszych działań. Dalej, tutaj taki rodzyneczek, czyli oldschoolowa tematyka. Oczywiście nie uszymy się tutaj na relu siódmym, ale de facto to podejście jest bardzo podobne, czyli robimy jakąś konfigurację jakiejś usługi ręcznie, a później wykonujemy ją również Ansible. Jest troszeczkę bardziej zaawansowane. No i teraz tutaj przechodzimy już do takich de facto można powiedzieć bardziej celowanych w kontekst automation platform um, kursów. Ten 374, on będzie tak naprawdę odpowiednikiem, kiedyś nazywał się taki kurs Ansible Best, Advanced Best Practice. On miał tam w sobie część Ansible'a command lineowego, czyli tłukliśmy playbooki. I drugą część Anzibla Towerowego, tak? czyli klikaliśmy myszką po ekranie. To mniej więcej wygląda podobnie, z tą różnicą, że tutaj do, jakby w koncepcji, o może tak, żeby była jasność, tak? Nie mamy towera już dawno, więc nie będziemy tam klikać. Mamy kontroler, mamy automation huba i tak naprawdę na tych dwóch obszarach się to, się to dzieje. Natomiast tutaj duży nacisk jest na to, żeby chociażby umieć tworzyć środowiska uruchomieniowe, czyli te tak zwane execution environments, żeby można z nich było skorzystać, użycie nawigatora, użycie automation huba, użycie automation controllera razem w połączeniu z tymi elementami, no i oczywiście pisanie playbooków, tak? więc taki, tam bywają takie ciekawe playbooki do, do napisania. Ehm, pozostałe dwa, czy może ten przedostatni, to jest typowe, typowe tak, tak zwane klikadło dla, dla adminów. Jak ktoś by chciał się rozpoznać w Automation Platform, w kontrolerze i w, w Automation Hubie, no głównie te dwa elementy są tutaj wzięte na warsztat. Tworzyć użytkowników, execution environments, uploadować i tam wykorzystywać je w, w kontrolerze. To, to dla takich operatorów, adminów bym powiedział, żeby się zorientować w temacie, chociaż ja akurat fanem tworzenia konfiguracji w AAP ręcznie klikając myszką od dawna już nie jestem i wydaje mi się, że jak, jak automatyzujemy to i AAP też powinno być zautomatyzowane, czyli wszystko powinno być w kodzie i cała konfiguracja powinna nam się jakimiś tam, nie wiem, webhookami czy, czy po, prostu, po prostu integracją z gitem tym czy innym odpalać na całej platformie. I do tego mamy prze ciekawe i przefajne role ansibleowe, które robią tego typu konfiguracje, czyli możemy ansible konfigurować ansiblem, tak w skrócie. No i ostatni, najnowsze dzieło naszych tutaj naszego działu szkoleniowego, czyli dzieło związane z event-driven ansible. Bardzo ciekawy temat dla wszystkich, którzy nie mieli szansy się jeszcze zapoznać. Zachęcam! I nowe szkolenie, jeszcze w tej chwili, z tego co wiem, nie ma, do niego, nie ma do niego certyfikacji, ale czemu nie? Myślę, że za chwilę się pojawi. I to jest, to jest na pewno coś, co, co warto, sobie też, warto sobie też zgłębić i poszerzyć tą wiedzę w tym ekosystemie anziblowym. Słuchajcie, dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować tego, co pokazałem, code boot. Wymaga tylko i wyłącznie automation platform, czyli można to na trialu zrobić, czy powiedzmy, macie swój w organizacji, nie ma problemu. Nie potrzeba LightSpeed'a. Natomiast jeżeli chodzi o LightSpeed'a, o wykorzystanie sztucznej inteligencji, tych, tych generacji playbooków, czy de facto jeszcze na tą chwilę tasków, czy zestawu tasków, no to tutaj potrzebujemy tak naprawdę dwóch rzeczy, żeby, być, żeby, żeby mieć jasność. Tak? Czyli pierwsza, pierwsza część to jest Automation Platform, a druga część to jest wpinka do IBM-owego cloudu. I tutaj oczywiście dla celów testowych możecie zrobić wszystko no, no, no cost, tak? czyli możemy zarówno wygenerować sobie taki trial bodajże że tam w IBMie dostajemy chyba 200 dolarów w klaudzie for free, taki lifetime i możemy z tego, z tego korzystać i wygenerować sobie e, tak naprawdę instancję code asistanta spiąć to razem z Automation Platform. Wszystko na trialu możemy jakby tutaj, tych trialowych licencjach czy subskrypcjach, bo jedno jest licencją, obie są subskrypcją, wygenerować i, i to będzie działać, ale potrzebujemy tych dwóch rzeczy, tak czyli sama Automation Platform nam tutaj nie wystarcza. Tutaj jeżeli chodzi o kwestię tego, jak to działa od strony ibm to ja oczywiście posiadam taką wiedzę, ale nie wiem, czy, to, czy, czy czy powinienem się na ten temat wypowiadać głębiej. W skrócie są dwa stopnie wtajemniczenia. Pierwszy standard, który ma tam ograniczoną ilość tokenów miesięcznie, czyli tych zapytań możemy, możemy wygenerować tam powiedzmy jakąś ilość i ma podstawowe funkcjonalności, czyli de facto dostajemy to wszystko, co ja teraz pokazałem. Natomiast stopień wtajemniczenia numer dwa. E, czyli ten wyższy e, będzie zawierał w sobie możliwość właśnie e, dotrenowania modelu e, i w późniejszym e, momencie również. E, Zaimplementowania takiego modelu wewnątrz naszej organizacji on-premowo. No i oczywiście ten threshold de facto tokenów czy, czy zapytań, które możemy wy, wyzwolić z takim modelem interakcji, o może tak lepiej, jest zdecydowanie na wyższym poziomie. Tak? Czyli reasumując, code bot, githubowy czy tam anziblowy, tylko AP. Lightspeed AAP i Watson, IBM-owy Watson Code Assistant. Tych dwóch rzeczy potrzebujemy. I to tyle z mojej strony. Pytania? Są jakieś? Jeśli nie na forum, to udało nam się tutaj trochę czasu odzyskać. Mamy jeszcze chwilę. Możemy śmiało... Nie, właśnie z Copilotem nie miałem szansy tego porównywać, ale myślę, że to jest dobry, dobry task. Dobry task na przyszłość, tak, więc myślę, że może coś, coś w tym temacie ugryzę. Na pewno robiliśmy takie testy, jeszcze dokończę tylko, jeśli chodzi o, o Chata GPT, zarówno tą wersję, jeszcze cztery o nie testowałem, ale czwórkę i trzy i pół. No to 3,5 generalnie, tam jakby konfabulator level high, e, włącznie z generowaniem modułów, które nigdy nie istniały w Anziblu. E, czwórka zdecydowanie lepsza. Tak, tutaj trzeba to otwarcie powiedzieć. No i po, powiedzmy takie generowanie jakby już pełnych, pełnych, pełnego kontentu zdecydowanie, zdecydowanie na tak. Natomiast no jakby przynajmniej ja nie znam takiego bezpośredniego integratora z VS Code, może Wy coś znacie, ale tutaj to, to na pewno jest na korzyść tego rozwiązania, że mamy wszystko w jednym ekosystemie. Słucham. Czy może wiesz, czy jakieś, robiliście jakieś pomiary, jak Lightspeed, Watson X przyspiesza? Wiesz co, nie, nie mam danych, natomiast oczywiście tak, ponieważ sama. Przepraszam za ten film. Szybko przeklikam. Tutaj te slajdziki do końca i chcę pokazać dokładnie dokładnie to miejsce. Jest coś takiego jak Red Hat Insights i Automation Analytics, i to są dwa tak naprawdę elementy wstrzygnięte w platformę Automation Anziblową, Red Hatową. Jakby nie musimy tego mieć uruchomionego, jeśli chcemy, możemy. Te dwa tule pokazują nam dokładnie właśnie metryki, włącznie z ROI naszego całego ekosystemu Ansible'owego, czyli możemy dostajemy informacje o tym, z jakich modułów najczęściej korzystamy, jakie playbooki ile razy by były uruchamiane, jak tam sobie wklepiemy jeszcze jakieś dodatkowe. Informacje typu, ile głowogodzina osobnika, który klepie tego typu rzeczy, kosztuje, to automatycznie nam wylicza zwrot z inwestycji naszego, naszego rozwiązania. Tutaj, jakby jest oczywiście dużo, dużo więcej metryk i dużo, dużo więcej elementów do, do, do zrobienia. I ja myślę, że więcej. Ja już z tego korzystam i nie, pod, nie wyobrażam sobie życia bez. No mam, to, mam ten komfort, że jakby nie muszę się tym martwić. Nie? W sensie kto za to płaci i tak dalej, ale, ale generalnie tak naprawdę każdy jakiś nawet głupi debak z filtrem, który normalnie, no oczywiście znam i pewnie bym zrobił, to tutaj jakby przyspieszenie jest naprawdę zdecydowanie, zdecydowanie większe. Bez, bez dwóch zdań. To oczywiście Tutaj dla wszystkich tych, którzy mówią, o znowu AI, ja znowu ten, to nie wyłącza naszego myślenia, nie? to jakby nie zwalnia nas z tego, żeby wiedzieć, co chcemy zrobić, a żeby wiedzieć dokładnie, co chcemy zrobić, żeby ten prompt nasz de facto ułożyć tak, jak ma być ułożony, żeby ta inteligencja go poprawnie zrozumiała. No to musimy mieć to doświadczenie, tak? Tego nikt nie zastąpi, myślę jeszcze na, na tą chwilę na razie. I tutaj to jest nieocenione, ale mając jakby doświadczenie z jednej strony i z drugiej strony tą narzędziówkę, no jesteśmy w stanie dużo, dużo szybciej tworzyć ten kontent. No i on jest dużo mniej podatny na błędy, tak? Bo tutaj jakby te sugestie są naprawdę takie powtarzalne i w punkt, bym powiedział. Nie są idealne, jak wszędzie, nie? Powiedzmy 80%, 85% i jest, jest ok. Proszę bardzo. Jest sesja Watson X-owa gdzieś tutaj w agendzie, więc bym odespał do... Bo to jest jakby... My generalnie... Tak naprawdę wpinamy się do, do, do Watson X, tak? do tego modelu, który jest de facto w IBM-ie. I to IBM jakby tutaj tym steruje, no my dostarczamy jakby nasze know-how i ten content, który, na którym to później trenujemy, bo nasz wspólny zespół tutaj nad tym, nad tym de facto działa, ale on-premowa wersja, to już bym bardziej odesłał do, do kolegów z IBM-a. Jeśli nie ma więcej pytań. A jeśli są osoby, które wstydzą się zadać je na forum i chciałyby podejść, to jestem tutaj cały czas. Serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj i, i życzę udanego, udanej reszty naszego eventu. Dzięki serdecznie.